Pod koniec ubiegłego roku lądownik InSight zarejestrował na Marsie potężne wstrząsy, których przyczyna przez dłuższy czas pozostawała zagadką. W kolejnych miesiącach naukowcom NASA udało się określić, że wstrząsy były skutkiem uderzenia meteorytu. Jak się okazało, był on jednym z największych meteorytów zaobserwowanych na Marsie od początku działalności NASA. Właściwie działalności NASA tam. Oprócz utworzenia ogromnego krateru i wyrzucenia materiału skalnego na dziesiątki kilometrów, meteoryt ujawnił obecność lodu pod powierzchnią warstwy skalnej i to dużo bliżej marsjańskiego równika niż wcześniej zakładano. Co to oznacza? Dla przyszłych misji na Marsie to bardzo ważne odkrycie. Oznacza, że pod powierzchnią czerwonej planety znajdują się zasoby wody, które będzie można wykorzystać w czasie misji załogowych. Niestety dla lądownika InSight to może być ostatnie takie odkrycie. Dlaczego? Ano tego dowiecie się już z dzisiejszego odcinka. Czołówka. 24 grudnia 2021 roku lądownik badawczy InSight zarejestrował na Marsie wstrząs o sile 4 w skali Richtera. Dla porównania trzęsienie Ziemi o takiej sile może nie wywołałoby kataklizmu, ale z pewnością byłoby na Ziemi odczuwalne. Niecały miesiąc później naukowcy określili przyczynę tego zdarzenia. Na podstawie porównania zdjęć sondy Mars Reconnaissance Orbiter ustalili, że wstrząs wywołało uderzenie meteorytu o szacowanej wielkości od 5 do 12 metrów. Na Ziemi przed uderzeniem takich kosmicznych pocisków chroni nas oczywiście gęsta atmosfera, w której obiekt takich rozmiarów z pewnością spaliłby się i przynajmniej w większości nie dotarł do powierzchni naszej planety. Jednak Mars nie ma tyle szczęścia, gęstość atmosfery wynosi tam zaledwie 1% ziemskiej, przez co jest nieustannie narażany na uderzenia takich właśnie kosmicznych huncwotów. Po uderzeniu w równinę Amazonis meteoryt pozostawił po sobie imponujący krater o średnicy 150 metrów, głęboki na 21 metrów. Fragmenty materiału skalnego wyrzuconego podczas uderzenia zostały zaobserwowane aż 37 km dalej. Dane sejsmiczne i zdjęcia z sondy wskazują, że był to jeden z największych kraterów w Układzie Słonecznym, którego powstanie mieliśmy okazję zaobserwować niemal w czasie rzeczywistym. Na Marsie znajduje się wiele większych kraterów, jednak wszystkie powstały na długo przed którąkolwiek z misji badawczych. Jak komentuje prowadząca zespół badawczy InSight Ingrid Daubar, to pierwszy raz, kiedy udało się zarejestrować uderzenie tej skali. Badacze z jej zespołu poinformowali o swoim odkryciu ekspertów, którzy operują sondą Mars Reconnaissance Orbiter. Dzięki temu udało się odnaleźć krater i dokładnie określić dzień uderzenia meteorytu. Obserwacje zgadzały się z zarejestrowanym przez InSight wstrząsem. To też pokazuje, jak ważna i cenna jest współpraca pomiędzy różnymi grupami, różnymi ekipami naukowymi. Można wyciągnąć jeszcze więcej wniosków na podstawie danych zebranych przez jedną i drugą. Jeden z instrumentów lądownika zarejestrował moment uderzenia tego meteorytu w powierzchnię Marsa i brzmi to mniej więcej tak po przekonwertowaniu na fale akustyczne. Od początku misji w listopadzie 2018 roku lądownik bada warstwy skalne Marsa przy pomocy fal sejsmicznych, które są w stanie ujawnić ogrom informacji na temat ich składu i rozmiarów. Mówię tu oczywiście o warstwach skalnych, nie o falach sejsmicznych. Do dzisiaj InSight zarejestrował 1318 trzęsień Marsa, w tym wiele spowodowanych uderzeniami mniejszych meteorytów. Jednak wydarzenie z grudnia było wyjątkowe z przynajmniej kilku powodów. Oprócz wywołania fali sejsmicznej rozciągającej się na sporą część planety, meteoryt ujawnił obecność dużych kawałków lodu pod powierzchnią. Nigdy wcześniej nie udało się odnaleźć lodu tak blisko marsjańskiego równika, który ze względu na względnie sprzyjającą temperaturę może być punktem docelowym dla misji załogowych. Przyszli badacze, a być może nawet kolonizatorzy Marsa, będą mogli wykorzystać zasoby zamarzniętej wody do licznych celów, w tym do przystosowania jej do picia, nawadniania upraw czy jako składnik paliwa rakietowego. Niestety misja lądownika InSight powoli dobiega końca.
ciągu ostatnich miesięcy panele słoneczne, którymi zasilana jest sonda, zostały pokryte grubą warstwą marsjańskiego pyłu, przez co InSight osiąga maksymalnie 20% swojej początkowej mocy. Naukowcy mieli nadzieję, że lądownik zostanie oczyszczony z pyłu przez wiatr, jak miało to miejsce w przypadku łazików Spirit czy Opportunity. Jednak tak się nie stało. Jego akumulator wyczerpie się w ciągu najbliższych tygodni. Dla zespołu InSight to jednak jeszcze nie koniec pracy. Zanim oficjalnie zakończą misję lądownika, muszą jeszcze przesłać na Ziemię wszystkie dane zgromadzone w ciągu 4 lat badań na powierzchni Marsa. Na razie stopniowo wyłączają instrumenty badawcze zużywające energię na rzecz danych właśnie z sejsmometru, który wciąż dostarcza im bezcennych informacji na temat struktury Marsa. Koszt projektu badawczego został oszacowany na 993 miliony dolarów. Poza lądownikiem w rakiecie, która wyniosła go na Marsa, znajdowały się także dwa mini satelity CubeSat, których zadaniem była obserwacja działań InSight. Były to pierwsze tego typu satelity umieszczone poza orbitą okołoziemską. NASA ogłosi oficjalne zakończenie misji lądownika, kiedy nie powiodą się dwie kolejne próby połączenia z systemem operacyjnym InSight, ale tylko jeśli przyczyną braku łączności okaże się sam lądownik. Inżynierowie NASA wciąż mają nadzieję na silny powiew wiatru, który zdmuchnąłby pył z paneli słonecznych, umożliwiając kontynuację misji. Jednak prawdopodobieństwo takiego szczęśliwego przypadku jest dosyć małe. Jeśli jednak udałoby się uratować sondę InSight, z pewnością damy Wam o tym znać. Na ten moment zespół badaczy skupia się na zebraniu jak największej ilości danych z lądownika, dopóki jeszcze się da. Misja i tak trwała dłużej niż początkowo zakładano. Planowany czas misji rozpoczętej w 2018 roku wynosił bowiem 2 lata, po czym został przedłużony i właśnie teraz dobiega końca. W ciągu tych 4 lat InSight zebrał niesamowitą wręcz ilość danych, które pomagają naukowcom zrozumieć historię Marsa. Ostatnie odkrycie lądownika z pewnością wpłynie na przyszłe misje załogowe i przyczyni się do wyboru miejsca lądowania. Być może to dzięki niemu naukowcy znajdą miejsce idealne do założenia kolonii. Kto wie? A my jesteśmy w stanie powiększać i ulepszać naszą kolonię nazwaną Astrofaza na planecie Internet, ależ dziwne porównanie, dzięki patronom i wspierającym, także serdeczne dzięki dla Was wszystkich, którzy wspieracie nas i pozwalacie nam tworzyć jeszcze więcej i jeszcze lepiej. A jeżeli ktoś z Was chciałby dołączyć do tego grona, to wszystkie informacje znajdziecie w opisie do tego filmu. Serdecznie zachęcam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!